Dzień dobry. Kolejne pytanie to, czy istnieją pewne zależności lub związki pomiędzy osobami bóstwa? Czy istnieją pewne zależności czy związki pomiędzy osobami bóstwa? Odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Tak, istnieją. Chrystus jest synem Ojca. To jest pierwsza zależność. Ta relacja istniała od zawsze, przez wszystkie wieki minionej przeszłości, przeszłej wieczności. Chrystus był synem w momencie, gdy Bóg go dał. O tym czytamy w Jana, 3 rozdział, 16 werset. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. A w zasadzie 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. On był jego synem, gdy stwarzał wszechświat. Bo też o tym wyraźnie czytamy, przez którego wszechświat stworzył i to wiemy w Hebrajczyków 1 rozdział. Hebrajczyków rozdział 1. Werset 2. Którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Więc ta relacja istniała już wtedy. Ojciec miłował syna nawet przed założeniem świata. Co czytamy w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 24 werset. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Chrystus jest synem Ojca od zawsze. Więc była to odpowiedź na pytanie, czy istnieją pewne zależności czy związki pomiędzy osobami bóstwa. I jak widzieliśmy ze Słowa Bożego, tak jest.